Dobra, 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 dobra. Pere, 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 pere. Lecimy dalej, lecimy dalej. Co tu jest? O, kolejny ten. No dobra, tu chyba trzeba ułożyć trójząb. Niezła jesteś. O, to trochę trudniejsze. Nice. No nie taki trudniejszy. To Ganesia. Witaj, panie. No. Dobra. Welcome, my lord. Zaraz. A co, jeśli tutaj nie ma wody? Tylko smoła albo lawa? Wkręcasz mnie. No co ty, naprawdę? Nie, no gdzie tam cię wkręcamy, pani? Załatwione. Trochę szkoda, że to nie lawa. To wodospad. Tak. Drugi z trzech. Hojsalowie nieźle się namęczyli, żeby ukryć hieł. Jakby nie patrzeć, był w końcu symbolem dominacji Hojsalów. Reprezentował bogactwo i władzę. Nie lada trofeum dla Persów. Tak. Mój tata myślał, że kieł był czymś znacznie więcej. Twój ojciec też szukał kła? Miał obsesję na jego punkcie. Poświęcał dnie i noce na badania. Zmarnował cały majątek na te swoje bezowocne wyprawy. Skądś to znam. Co z tego wyszło? Nie wiem. Odesłał mnie i mamę, bo chciał nas ochronić. Więc poleciałyśmy do Australii. A teraz to właśnie ja stoję u wrót Halebitu. To całkiem zabawne. Ostatni przystanek. Fort w zboczu góry. Czyli ten z toporem. Dobra. No i wszystko układa się w całość. Tak. Fraser to chyba nie jest hinduskie nazwisko. Mam je po matce. Dobra, ale tam jest jeszcze jakieś coś. Więc warto by było nam zerknąć. O. Dawać, dawać, dziewczyny. Silne kobiety. Przyniosłam rację. Ale z ciebie nudziara. Dobra, gdzie mamy auto? Auto mamy tam, dobra. To była ich terenowa. Jak żeby inaczej? To się okaże. Ej tam! Bracia! Gdzie jesteś? Zaraz. Ej, znalazłeś tam coś? Słyszysz mnie? Nie podoba mi się to. Co to? Co to? Już widzę! Uderz w boku!
What? Okej. Okay. Spróbujmy się stąd wydostać. Dobra. Fraser, przysłali posiłki. Jak żeby inaczej? W porządku. Jeden z naszych zginął. Oczy dookoła włączy. Du 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 du. Łatwo nie dorwie. Dobra, mamy spokój. No i elegancko. Całkiem nieźle ci poszło, pomimo pewnych braków. Jakie braki masz na myśli? Nie przeszłaś szkolenia bojowego. A. Jesteś trochę porywcza. Biegasz po polu bitwy jak wariatka. Nie wiesz, co znaczy krótki, kontrolowany ostrzał. Okej. Okay. No i zakładasz czerwone ciuchy do walki w dżungli. Kto tak w ogóle robi? Jak to kto? Chloe Fraser. Tylko ona tak potrafi. O. Co my tu mamy za ludzy? O, jeszcze jeden. Okej. Granaciki mamy, ale mamy to wszystko. Tu nic, jak zwykle. Dobra. Zostały tylko ruiny na zboczu góry. Tak jest. Dobra. Mieliśmy zatem tutaj ten dym. Teraz już rozumiem, dlaczego Asaf szuka kła. Myślałam, że chce go dla pieniędzy. Jak my. Użyj sekundę. Sporo tego w okolicy. Tak jest, bardzo sporo. Tam jest jakaś jaskinia. Okej. Okay. O, i obudziłem się, kurde. A miałem czyste spodnie, nie? Przede mną się nie schowasz. No nie, no nie, dalej chodź tutaj. Twoi bracia i siostry już na ciebie czekają. Pięknie. Dobra, co tu jest? Tu jest to, okej, okej. Okay.
trafiłaś na coś fajnego? Kolejny przepiękny żeton. Okej, okay, więc rozmawiałyśmy o... Mówiłaś coś o... kle, jak sądzę. Asaf użyje kła, aby przekonać do siebie ludzi. Pokazać władzom, na co go stać. Jak za starych, dobrych czasów. To nie pierwszy raz? Oj nie. To się powtarza, odkąd król przegrał z Persami. Każdy chciał posiąść tę ziemię, to wszystko. A ja myślałam, że to zwykłe poszukiwanie skarbów. I słusznie. Niech Asaf toczy swoje wojny. To nie nasza drożka. Prowadzenie wojen należało kiedyś do moich zmartwień. To prawda, ale robiłaś to dla kasy. Zazwyczaj. A jak pracowałaś dla Asafa? Zaczekaj z tym. Zanotowane. Zanotowane, kolejny żetonik będzie. Tak jest. Kolejny żetonik. Co on tu ma? Da się tym zadzwonić? A, ale głośne. Jak zadzwoniłam, schował się jeden z prętów. Okej. Jeszcze jeden. Okej. Czyli tak. No, trzeba dosyć szybko zrobić, widzę. Nice. Kolejny hojsalski żeton do kolekcji. Nie mogłaś zrobić tego ciszej? Nie. Znalazłaś coś ciekawego? Mam następny żeton do naszej kolekcji. Okej, okay, skończymy naszą rozmowę? Mówiłaś o Asawie. Tak. No to ten. Pracowałaś z Asawem tylko dla pieniędzy? Pieniądze były dobre, ale nie warte zachodu. Ała. Więc po co to wszystko? Musiałam wyrobić sobie renomę. Postanowiłam zacząć w najgorszym miejscu. Po tym mogłaś iść? No? Tam, w ścianie klifu. Widzisz tę bramę? Jest tak. W dobrym stanie. Idziesz tak. Chętnie rozprostuję nogi. No i super, ale wpierw sprawdźmy te wieże. Wieżyczki, wieżyczki. Skarbik. O, ludzcy są. Lootbox. Lootbox. Dobra. Granaciki, skarbik jest, nice, okej. Okay. Wezmę to, zobaczymy. I to tyle by było, dobra. Co to za miejsce? Cholera wie. Cholera jedna wie. Fraser, chodź, zobacz. Co się dzieje? Małpy. Widzę, że się cieszysz. Lubię małpy.
tamtych ruinach chyba coś jest. Tak, małpy. Małpy. Ty tylko widzisz wszędzie małpy. Ty małpa jedno. Dobra. Co my tu mamy? Popatrzmy. Też ci się wydaje, że to wygląda jak mapa? I to nasza mapa. O. I ukryte medaliony. Zaznaczę te miejsca na mapie. Wskakuj do kieszeni, żetoniku. No, chodź, chodź do panci. A co z tymi symbolami? Symbolami? Te postaci to pewnie hojsalscy królowie. W sumie 11. W sumie 11, ale tak nie wiadomo. Jest szpara akurat wielkości żetonu. Przetestujmy to. Kilka miejsc na mapie się zapełniło. O! Już za połową. A jeśli znajdziemy wszystkie żetony? Popatrz na tę bransoletę. Pewnie należał do jakiejś królowej. No proszę, proszę. Okej. Okay. Czyli jeszcze parę żetoników mamy do zdobycia. Okej. Okay. O, i wiemy teraz, gdzie są żetony. Wszystkie. Elegancko. Zanim tam pojedziemy, chociaż nie, możemy wziąć tamtą wieżę, pojechać z góry, tam gdzie topór, później w dół, przez środek, cyk, cyk, cyk. No i elegancko będzie. No, bo to pewnie jest przejście, żeby tutaj przejść. Do małpeczek. Hej, żadnych gapowiczów, sio! No, było tak fajnie. Żeby narobiły na siedzenia? Nic nie widać. Ani nie czuć. Jedźmy. Tak, jedźmy, jedźmy. Pięknie tu. O, zaczekaj. Ostrożnie. Żołnierza Asowa. Nie ociągajmy się. Gdzie schowałeś ten żeton, który znalazłeś? W bezpiecznym miejscu. Asaf o tym wie? O, czyż! Słuchaj, stary, sam wiesz, że każdy tu może. Du. Zobaczmy, co tu mamy. No właśnie, zobaczmy, co my tu mamy. Ten to ma sprzęt. Że co, proszę? Sprzęt. Topór. Wskazuje w tamtą stronę. Mhm. Okej. Okay. To niech sobie wskazuje. My tu mamy ludzcy.
No i pięknie. Nice. Tu jesteś. Znalezione, nie kradzione. No właśnie. Nie obijałaś. Czekaj, nic nie mów. Znalazłaś kolejny żeton. Bingo. tak jest, kolejny żetonik za nami. Dobra, trzeba tylko to, czy coś tu jeszcze znajdziemy ciekawego? Obadajmy. Tu na górze byliśmy. Tu nic nie ma. A, bo oni tutaj to wysadzili, okej. Okay. I schowali żetonik. Okej. Okay. No dobra. Jest autko. Tu. No dobra, o czym to my? To jak już mówiłam, pięknie tu. Pierwszy raz w Indiach? Tak. Ta praca ma niewiele zalet, ale podróże to duży plus. Gdzie już byłaś? O, a gdzie mnie nie było? To ja mam wiedzieć? No, nie byłam w Stanach. Serio? Ej, zaraz wracam. Nic, okej. Okay. Tu też nic, dobra. Ale tu jeszcze coś mamy. To by było warto do zobaczenia. Nie. Tędy chyba nie wejdziemy. Jep. Tędy nie. Dobra. Nie, bo jesteśmy przy... Tak, jesteśmy przy tym. Ale na wprost mamy... A, to na spokojnie. Chodź, dobra, mamy na wprost tak blisko, no to może... Można tam podjechać jeszcze. Dobra, to o czym my rozmawiałyśmy? Dobra, więc... Serio? Tak, to czego szukam zazwyczaj jest stare, nie? A Stany powstały... Chwileczkę. Witam ponownie. Dzień dobry. Nabawię się niezłych odcisków. O, układanka. Dobrze, że nie zapomniałam głowy. Przypomina mechanizm, który widziałam wcześniej. Tyle, że jest bardziej złożony. A. Okej, dobra. Tarcze obracają się niezależnie od siebie. Jeszcze do ciebie wrócę. A, takie buty. Zaczynamy robić postępy. Hmm.
Okej, a co jak? To jest ciekawe.